Była to doskonała okazja do spotkania po latach, wspólnych rozmów oraz wspomnień sięgających szkolnych chwil. Ja się bardzo cieszę, że absolwenci po latach mają ochotę spotykać się ze sobą, tak? Bo to integruje środowisko, integruje ich ze szkołą. Szkoła od zawsze mogła się pochwalić doskonałymi wynikami. Wielu jej absolwentów to osoby znane i cenione w Wałbrzychu i w Polsce. Mamy tak wspaniałych absolwentów, że ci ludzie są znani w Polsce, są znani tu lokalnie, w regionie, że robią dobrą robotę dla nas wszystkich, a przy okazji, tak powiedzmy, mają te więzi ze szkołą, tak, że po odejściu z placówki nie zapominają o nich, co myślę i dobrze, o nich świadczy i o szkole. Dlatego i tym razem nie mogło zabraknąć znanych twarzy. Spotkanie swoją osobą zaszczycił minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, który z uśmiechem i wielkim sentymentem wspomina licealne lata spędzone w Wałbrzyskiej Dwójce. No, chyba każdy dobrze wspomina licealne czasy, bo to jest taki moment w życiu, kiedy już się nie jest dzieckiem, a jeszcze się nie jest dorosłym, więc mimo, że to były bardzo trudne czasy, bo lata 82-86, stan wojenny i taka generalna apatia, to czasy szkolne, czasy licealne wspominam znakomicie pod względem właśnie i towarzyskim, klasy, do której miałem okazję chodzić, nauczycieli, których miałem, więc niezapomniany czas. Klasy się zmieniały w sensie pomieszczeń, sala gimnastyczna. Sam budynek drugiego liceum jest takim budynkiem bardzo specyficznym, magicznym, mającym wiele zakamarków, wspaniale położonym, z pobliskim parkiem Sobieskiego. I ten park chyba jakoś tak najbardziej wspominam, bo często tam chodziliśmy i też w ramach WF-u były biegi po tych pagórkach, górkach. Pamiętam zwalanie koksu do szkolnej piwnicy. No to takie to były trochę czasy. Nauczyciele byli wymagający? No tak, nauczyciele byli wymagający, oczekiwali, że ta dobra renoma drugiego liceum będzie utrzymana przez następne pokolenia uczniów, stąd duża waga przykładana do takich przedmiotów w tych klasach profilowych, jak chodziłem do matematyczno-fizycznej, więc tutaj uznawano, że absolwenci mają się spokojnie dostać na studia, wtedy były egzaminy jeszcze na studia, no i to naprawdę pod takim względem to były trudne 4 lata. O swoich wspomnieniach związanych z drugim liceum ogólnokształcącym mówili również prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz Ryszard Tomaszewski. To najwspanialsze lata w moim życiu, ale to jest trochę tak, że to są rzeczywiście najbardziej trwałe przyjaźnie, więzi koleżeńskie, które przetrwały no, 30 lat czy nawet więcej. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest i właściwie trudno mi powiedzieć, ale ciągle wokół mnie są moi koledzy na drodze zawodowej, ale również i osobistej tej ścieżki życia. I właściwie to są najczęściej ci, z którymi kończyłem drugie liceum. Była taka pracownia historyczna na drugim piętrze, gdzie uczył nas niezwykły człowiek, pan Stanisław Czajka, wyjątkowa kosa. Ja miałem w klasie historyków prawdziwych, takich jak Jurek Świtęki choćby. Ja byłem tylko jakby, zdecydowanie preferowałem matematykę, biologię, chemię. I on potrafił doprowadzić takich znakomitych historyków do zupełnej rozpaczy swoimi pytaniami, swoimi przenikliwością myśli, których oczekiwał również po nas. Zawsze te lekcje były obciążone ogromnymi emocjami i często takimi podszyte strachem, tak bym powiedział. Ale jak zabrakło już ładnych parę lat temu wśród nas pana Stanisława Czajki, to zdałem sobie sprawę, że pewnie w dużym stopniu jakby obraz świata jakoś tam wtedy ukształtował właśnie ten historyk. Lata szkolne to taki bardzo ciekawy okres, bez troski. Tak? Pierwsze lata w zasadzie do 80 roku, czyli do tego wszystkiego, co się stało w Polsce, to okres oczywiście uczenia się, ale wycieczek, wyjazdów, spotkań,
nasze wszystkie niesamowicie fajnie wspominam nasze wyjazdy w góry z klasą, gdzie praktycznie wszystko jesienią, jak się zaczynała szkoła, jeździliśmy w każdy weekend, zwiedzaliśmy Karkonosze, Karpaty. Szkoła znana jest z wystawiania dużych musicali, tak więc nie mogło zabraknąć jego namiastki podczas pożegnania lata, które odbyło się w Dworzysku. W trakcie spotkania odbyła się również zbiórka cegiełek, z której dochód przeznaczony zostanie na stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Guns and Cannons, oh no.